Witam Państwa, Grażyna Rakowicz. Zapraszam na rozmowę dnia, a moi goście to Tomasz Rega, radny PiS, zarazem szef bydgoskich struktur Prawa i Sprawiedliwości i Lech Zagłoba-Zygler, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Platforma Obywatelska. Witam panów serdecznie. Dzień dobry państwu. No, po długiej debacie, która właściwie można powiedzieć zakończyła się tuż przed chwilą, Bydgoska Rada Miasta głosami koalicji PO-SLD, stosunkiem głosów 15 za, przypomnę 13 przeciw, zmieniła aleję prezydenta Lecha Kaczyńskiego na ulicę Planu Sześcioletniego i pozostanie też ulica Przodowników Pracy, a nie będzie Bernarda Śliwińskiego, powstańca wielkopolskiego i byłego prezydenta Bydgoszczy. No, pytanie zasadnicze. Dlaczego Plan Sześcioletni i Przodownicy Pracy wydają się być bardziej godnym upamiętnienia, panie przewodniczący, bo to jest wniosek PO-SLD? Zgadza się. Zacznę może od tego, że prezydent Lech Kaczyński nie budzi, no przynajmniej u mnie, żadnej niechęci, czy jak to nawet ktoś z kolegów sformułował z PiS-u, wrogości czy nienawiści. Dlaczego więc ten sześcioletni? Ja już mówię. Mam szacunek dla pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z tytułu pełnienia funkcji przez niego. Natomiast jeśli chodzi o podejmowane decyzje i różnorodne sądy, to z tym bywało różnie i nie zawsze się z nim zgadzałem. Ale powodem mojego takiego głosowania, bo przede wszystkim to i myślę nie tylko mojego, że oburzył nas trochę sposób wprowadzenia tego. Pan wojewoda bowiem według mnie nie skorzystał z możliwości, jaką miał, aby zwrócić się, nie musiał, ale mógł zapytać i zwrócić się pytać, co my radni sądzimy, czy też co mieszkańcy sądzą o takiej czy innej propozycji. Nie skorzystał z tego, a po drugie wybrał no, kilka postaci, które no, z różnych powodów budzą pewne emocje. Zaproponowałem zresztą w swoim wystąpieniu w czasie sesji, żebyśmy się zastanowili może już także na przyszłość, czy nie dobrze byłoby, gdybyśmy wybierali raz bohaterów, czy też ludzi, którzy nie budzą takich emocji, a to mogłoby się stać w momencie, kiedy byśmy zdecydowali, że na przykład potrzebny jest okres 10 lat czy 15 od śmierci i wtedy byłoby nam łatwiej bez takich emocji podjąć decyzję. W pana ocenie, jakie to było głosowanie? Przede wszystkim jest to bardzo smutny dzień dla mnie jako samorządowca. I tak normalnie po ludzku zastanawiam się, jak bardzo mocno trzeba nienawidzić pamięć o drugiej osobie, jaką był Lech Kaczyński, aby już drugi raz odbierać jemu zaszczyt patronowania ulicy. Przypomnę, w 2013 roku radni PO-SLD pierwszy raz zabrali ten patronat trasie uniwersyteckiej. Dzisiaj mieliśmy kolejny taki przypadek. Powiem wprost, no jest to dla mnie coś, co ciężko mi jest wyobrazić sobie. Lech Kaczyński był prezydentem Bydgoszczy, był prezydentem Polski. Polski, przepraszam. Są w całej Polsce ulice Lecha Kaczyńskiego, są pomniki Lecha Kaczyńskiego, więc dlaczego Bydgoszcz akurat takiego zaszczytu nie może dostąpić? Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której tu mówił pan radny Zagłoba. Pan stwierdził, iż wojewoda zamienił nazwy ulic i podał kilka kontrowersyjnych osób. Dziwnym trafem tylko państwo wybraliście pana Lecha Kaczyńskiego i Bernarda Śliwińskiego, przedwojennego prezydenta Bydgoszczy, założyciela szpitala miejskiego, założyciela łaźni miejskiej. Powstańca Wielkopolskiego. Powstańca i Wielkopolskiego. No to ja rozumiem, że ze względów politycznych państwu osoba świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie jest na rękę. Natomiast czym wam zawinił Bernard Śliwiński, bydgoski prezydent przedwojenny, osoba niezwykle zacna, niezwykle zasłużona dla Bydgoszcza? Niczym nie zawinił, wręcz stwierdziliśmy, ja osobiście też w swojej wypowiedzi wyraźnie uznałem, nawet zaproponowałem, aby znacznie znaleźć godniejszą ulicę dla Bernarda Śliwińskiego. A dlaczego w ogóle się miejsce ale już tylko na skończę ulicy to. Nie znalazło w cudzysłowie, czyli chodzi o ten szyld? Ja zaproponowałem, aby to była bardzo godna ulica, jaką jest właśnie nie zdekomunizowana wcale, a powinna się na tej liście znaleźć, ulica Twardzickiego w Fordonie. I zaproponowałbym ją właśnie przemianować na Bernarda Śliwińskiego. Jeśli można, ja tylko przypomnę, iż Rada Miasta Bydgoszczy miała cały rok,
przed wejściem ustawy. To też był dzisiaj zarzut, że zbyt ustawy, długo. Tak, cały rok miała i przez cały rok nie było żadnego sygnału ze strony radnych Platformy i SLD, abyśmy siedli do tematu i spróbowali wspólnymi siłami tą dekomunizację przeprowadzić. Cały rok radni po SLD nic w tym temacie nie robili. A jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, który też dzisiaj, na który wskazywano. Otóż wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w ramach dekomunizacji zgodnie z ustawą wskazał nowe nazwy ulic, natomiast radni przegłosowali tak, jak przegłosowali, o czym teraz mówimy, czyli co, podważyli decyzję wojewody? W jaki sposób? Tak, ponieważ nie zgadzamy się, choć wyraźnie chciałbym zaznaczyć, nie tyle nie zgadzamy się na osoby, ile na tryb i sposób wprowadzenia tego. Bez konsultacji, bez pytania mieszkańców, wbrew często ich opinii, bo przecież rozmowy z mieszkańcami, konsultacje, które były, wyraźnie wskazywały, że mieszkańcy tych nowych nas nie chcą. No, ale jakie były konsultacje, panie radny? No, żadnych konsultacji nie przeprowadziliście, z tego co mi wiadomo. I na podstawie czego twierdzicie, iż dzisiaj mieszkańcy tych ulic nie chcą profesora Lecha Kaczyńskiego? Ale nie ma opinii Rady Osiedla przecież. O tym się była jasna mowa. Mamy ulicę planu sześcioletniego, jak rozumiem, i przodowników pracy. Jeśli teraz wojewoda, wykorzystując dalej tę ustawę dekomunizacyjną, czyli przepisy prawa, cofnie tę zmianę, którą przegłosowali dzisiaj bydgoscy radni, to co wtedy? Ja tutaj nie chcę być rzecznikiem pana wojewody, bo on na pewno jutro podejmie stosowną decyzję. Ja na jego miejscu wystąpiłbym do sądu i starał się tą uchwałę unieważnić. A kiedy i kogo decyzja ma szansę być ostateczna w tej sprawie? Bo możemy tak tutaj wiele czasu spędzać nad dyskusją. Niezawisłego sądu. Czyli to potrwa? Potrwa. To może potrwać. Parę ładnych lat może potrwać. A dlaczego te zmiany, chodzi o nazwy bydgoskich ulic, dopiero teraz? Wojewoda wyraźnie wskazywał, że dokonywanie zmian ulic i nadawanie nowych nazw przez samorządy po 2 września 2017 spowoduje konieczność ponoszenia przez mieszkańców wszelkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów wymiany tych dokumentów. A dzisiaj na sesji podkreślano, że dokumenty mieszkańcy będą zmieniali za darmo. Bo wszystkie dokumenty nie tracą swojej ważności, czy nie ma obowiązku wymiany, dopóki nie tracą one ważności, a więc nie wiąże się to z jakimikolwiek kosztami w tej chwili. Czyli mimo, że po czasie kosztów nie będzie, tak? W dzisiejszym te nazwy weszły, więc dzisiaj jeszcze nie ma żadnych kosztów. Pani redaktor, to jest nie cała prawda, ponieważ dokumenty typu akty notarialne, akty kupna-sprzedaży będą odpłatne. Oczywiście, że tak, i w tego typu dokumentach musi już być podany nowy adres. Dzisiaj radni... To jest bezkosztowo. Akurat akty notarialne będą bezkosztowo. Te zmiany nie ponoszą, kosztów nie ponoszą mieszkańcy. Dzisiaj radni na sesji poruszyli jeszcze jeden kontrowersyjny temat. Był wniosek, żeby zaprosić na sesję Rady Miasta Marka Żydowicza. No niestety ten wniosek nie przeszedł. Słusznie czy nie słusznie? No moim zdaniem nie słusznie, ponieważ była możliwość odbycia debaty. Z jednej strony był pan prezydent Bruski, który argumentował, dlaczego zjął środki z Kamer Image. Z drugiej strony moglibyśmy wysłuchać Marka Żydowicza, który chciał do Bydgoszczy przyjechać. Przypomnę, mieszka w Toruniu, w każdej chwili mógł przyjechać. Wyraził taką gotowość, tak, rozumiem? Tak, wyraził taką gotowość. Przewodniczący klubu PiS, pan Mirek Jamroży, mówiąc kolokwialnie, był na łączach z panem Żydowiczem. I w każdym momencie mógł pan Marek Żydowicz do Bydgoszczy przyjechać i mógł opowiedzieć ze swojej strony, jak ta cała sytuacja wygląda. Jeśli mógł przyjechać dzisiaj, to dlaczego nie mógł przyjechać dzień, dwa, trzy przed podpisaniem tejże umowy wstępnej z ministrem Glińskim i prezydentem Zalewskim? Dlaczego nie mógł pójść do pana prezydenta Bruskiego i powiedzieć mu, mam inną koncepcję, bo ma do tego prawo, ale przyszedłby i uczciwie powiedział, szanowny kolego, mam inne plany, chcę się przenieść do Torunia, czy możemy się jakoś dogadać na te 4 lata? A nie zaskakiwanie nas i stawianie nas pod ścianą. Bo jak się czuje człowiek, który podpisuje z kimś umowę na najbliższe lata, mało tego, dostaje zapewnienie, że pod jego kątem budowana będzie obiekt, którego sobie życzył, myślę o czwartym kręgu opery, i nagle dowiaduje się z telewizji, czy przez telefon już, ale po już odbyciu, po podpisaniu, że taka rzecz miała miejsce, i włącza telewizor i widzi, czy internet, i widzi zdjęcia z podpisania. Jak się może czuć człowiek, który został tak potraktowany? No właśnie dzisiaj była możliwość skonfrontowania tego, co pan mówi.
Czy w tej sytuacji panu okazja, też pytanie? Dzisiaj była okazja, żeby pan Żydowicz przyjechał i mógł się do tego ustosunkować, co mówi pan radny, co mówił prezydent Bruski. Ale dzisiaj stanowczo prezydent Bruski powiedział, że takiej potrzeby on nie widzi. A jestem przekonany, że gdyby przyjechał, na wiele pytań pana radnego dostałby odpowiedź. Czy w tej sytuacji, bo takie też padło pytanie, dalej festiwal Kamerimicz powinien być w Bydgoszczy? Ja uważam, że tak. Natomiast to jest tylko list intencyjny podpisany w Warszawie. Ja jestem człowiekiem dużej wiary i mam nadzieję, iż festiwal w Bydgoszczy w dalszym ciągu będzie. Przypomnę, najbliższe 4 lata festiwal w Bydgoszczy będzie. A to jest dosyć duża, długa perspektywa. Przez ten czas się może wiele wydarzyć i naprawdę wierzę w to, że pan Marek Żydowicz i Kamerimicz w dalszym ciągu będą w Bydgoszczy. Ja taki pewien nie jestem, z tego powodu, że ta wprawdzie intencyjna umowa jednak wyraźnie wskazuje, że w pobliżu Jordanek ma wybudowany zostać obiekt specjalny pod Kamerimicz. I w związku z tym no, my nie możemy tego traktować jako taką swoistą zapchaj dziurę, bo my mamy teraz przez 4 lata żyrować przedsięwzięcie, skądinąd świetnie prowadzone przez Marka Żydowicza, tego mu nie odbieram, ale wiedząc o tym, że za 4 lata odejdzie od nas. Czyli 4 lata my mamy być taką przechowalnią i łaskawie płacić z budżetu. Już słyszę głosy i czytałem w internecie. Ale festiwal nie będzie przez te 4 lata promował Bydgoszczy? Być może. Będzie w Bydgoszczy, bo jest taka podpisana umowa. Nie jest to takie pewne, jak pan Żydowicz postąpi w sytuacji, kiedy ma 500 000 zamiast 2,5. A miasto już otrzymuje głosy. Ja sam wiele głosów od bydgoskich działaczy kultury. Świetnie się stało, bo przynajmniej będzie więcej na bydgoskie imprezy, bydgoskich działaczy i bydgoskie imprezy, działaczy kultury, przedsięwzięcia różne kulturalne, a to jest impreza obca, którą jak żeśmy kupili i mieszkańcy z tego praktycznie nie korzystali. Takie głosy się już pojawiły. To jest właśnie nie fair, to co zrobił prezydent Bruski, ponieważ w myśl przysłowia polskiego na złość babci odmroził sobie uszy. Nie do końca wiemy, co jest w tym liście intencyjnym między panem Żydowiczem, panem Glińskim. Była, nie do końca też wiadomo, jak się możliwość, Marek Żydowicz zachowa. Była możliwość, aby Marek Żydowicz nam sam powiedział, co tam się stało w Warszawie. Natomiast jak powiedziałem, no, prezydent Bruski się obraził i ściął pieniądze z budżetu Kamerimicz. No mógł zrobić, ale mógł może... To zrobić, i to byłoby w porządku, przychodzi do prezydenta Bruskiego i rozmawia, ale może a nie za 4 gdzieś lata, na forum. Za tylko 4 bezpośrednio lata... w rozmowie w 4 oczy umawialiśmy się i jest taka sytuacja, ja chcę coś zmienić, pogadajmy jak ale z drugiej ludzie strony odpowiedzialni. Padł zarzut taki, że Bydgoszcz przez 7 lat nie zyskała poparcia takiego jak Toruń, nie podpisała listu intencyjnego, nie wsparli politycy miejscowi zachowania prezydenta. Takie przynajmniej argumenty były wymieniane. Stąd jest taki, a nie inny efekt. To jest to się zgadza, bo minister Gliński odmówił nam dotacji na przedsięwzięcie, a na podobne w Toruniu wyraził zgodę i list intencyjny podpisał. Jak długo też trwały negocjacje między marszałkiem Sałbeckim a prezydentem Bruski na temat budowy czwartego okręgu przy Operze Nowa. No, uderzmy też się we własne piersi, panie radny. Gdybyśmy pomysł budowy czwartego okręgu do tego podeszli szybciej, może bardziej energicznie i pan prezydent Bruski, który nie zawsze zgadza się z marszałkiem Sałbeckim, szybciej zaczął o tym rozmawiać, może byśmy mieli już pieniądze zagwarantowane i może by udało się nawet rozpocząć tę budowę czwartego okręgu. To jest tak, że my do końca czekaliśmy, a tak jesteśmy nagle obrażeni. Zgoda na czwarty krąg jest podtrzymana przez pana Jest podtrzymana, o tym też słyszeliśmy. Dziękuję pięknie panom za przybycie do studia. Lech Zagłoba-Zygler, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Platforma Obywatelska i Tomasz Rega, radny PiS, zarazem szef bydgoskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu. Byli moimi gośćmi w rozmowie dnia. Zapraszam jak zawsze jutro na 19:00. Do zobaczenia.